Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, to jest już 29 odcinek z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów edycja rozszerzona. Tak, to jest ten 29, tamten jest 28, który był 2 dni temu. I tak, teraz możemy podejść do Eltona, no chyba, że jeszcze nie. Agendy droga wiedzie. Dobra, nieważne. Kilka teraz zostałem wskazówek. Teraz powinienem pójść do tego Kedwenczyka, który leży gdzieś tam w kamieniołomie. Czyli muszę zejść na dół i podnieść jakby jego zwłoki, bo tam w nich ukrywają się jakieś potężnie zajebiste buty, które no radziłbym sobie podnieść, bo pewnie mają jakąś sporą moc. Może dostanę plus 50 do szybkości, nie wiem, takie jest moje wyobrażenie, ale raczej nie sądzę. Już jesteśmy na miejscu. Lol, już myślałem, że na serio zaatakują. Jest, temerskie oficerki. O, może coś w tym jest. Temerskie oficerki plus 1, epicki to jest. Miałeś rację. Oczywiście zakładamy. Dziękuję. Mutagen siły, ciężkie spodnie. Są lepsze? Nie, są gorsze. Dobra, to w sumie... Nie, w sumie to chyba mógłbym wyrzucić, bo to są gówna. Tak czy siak. Trafiłem z harp. To też jakieś gówna. Nie, nie. Tego nie opłaca się nieść. Okej, okay, ale te piórka na przykład bym posprzedawał, śliny, harpi, oczy, na tym bym zarobił jeszcze więcej, bym wam powiedział. Ale pisałeś mi, że znajdę jeszcze lepszy schemat na zbroję niż zbroję Drauga. Nie jestem pewny, czy mógłbym jakoś w stanie uwierzyć, ale zostanę tej myśli, chociaż jakoś i tak bym się napalił na tą zbroję Drauga. Bo ma tam, ale to chociaż mi powiedz, ile ma zbroi ta lepsza zbroja od Drauga. To wtedy będę wiedział, że mógłbym jeszcze poczekać, nazbierałbym jeszcze więcej orenów i wtedy mógłbym przygotować jakby zamówienie na zbroję. Okej, i ostatnia sprawa, którą mi napisałeś, to to, że jest jakaś ściana naprzeciwko wraku. Wiesz co, no właśnie ja tego nie potrafiłem wykryć. Chodziłem wszędzie jak popadły. No jakoś tego nie zauważyłem do tej pory, ale jestem pewny, że mówisz prawdę. Dlatego teraz idziemy przez legowisko trolla aż do wraku. Zaraz znajdziemy ten nasz wrak i zrobimy to co trzeba. I skończymy działać jako pomoc dla tych koszmarów Baltimora. Zaraz będziemy mieli to z głowy. Teraz nie wiem, czy żem źle przypadkiem nie poszedł, ale spokojnie, dobrze idziemy, bo pamiętam jeszcze tą drogę do tych wraków. A i jeszcze jedna sprawa, dzisiaj też jeszcze wrzucę MTA. Wczoraj miało być właściwie MTA, ale no niestety jakoś już nie dałem rady, dlatego... O, jest, czyli to jest to. Proszę bardzo, a proszę, proszę. Jednak się to znalazło, a ja byłem na tyle ślepy. Zrobię jeszcze save'a, bo jakby coś się działo, wyjmę sobie miecz na wszelki wypadek. A, co my tu mamy? O, Wiedźminie, poczekaj. Dzień dobry. Co ty robisz? Śledziłem cię, odkąd pierwszy raz zapytałeś o Baltimora. Ty... Raczej śledziliście. Nimi się nie przejmuj, to moi czeladnicy. Mam dla ciebie propozycję. Aha. Zanim zajrzysz do skrzyni, pozwolisz jednemu z moich uczniów zabrać notatki Baltimora. Cała reszta jest twoja. Co takiego jest w tych notatkach, że tak bardzo ci na nich zależy? Dlaczego nie mogę ich zobaczyć? Baltimore zdziwaczał na starość. Aha. W skrzyni mogą być dokumenty kompromitujące osoby pełniące ważne funkcje w Vergen. Nie pozwolę, by ktokolwiek je przeczytał.
nawet jeżeli są wytworem chorego umysłu. Dlatego, jak mówiłem, dasz nam przeszukać skrzynię, zanim do niej zajrzysz. My bierzemy notatki, ty dostajesz mieszek orenów i dożywotnią zniżkę w moim zakładzie runicznym. Zgoda. Niech i tak będzie. Gamp, przeszukaj skrzynię. To był mądry wybór, Wiedźminie. Jeżeli będziesz potrzebował runów, przyjdź do mnie. Ja nie zapominam przysług. Nie wiem, czy to był dobry wybór, ale raczej tak, bo my jesteśmy po stronie krasnoludów, to ich nie warto by było zabijać. O, dostaliśmy level up, to teraz wykorzystamy na... Pisałeś mi jeszcze, że coś w alchemii jest takiego mocnego, coś, co mogłoby mnie, nie wiem, wzmocnić. Szansa. Tak patrzę tutaj na stworzenie tego jako efektu bocznego alchemii. Obrażenia petard. Żywotność plus 20. Ha. Coś w tym jest, powiem ci. Plus 10%. Kurczę, nie muszę się zastanowić, aż nawet bym ci powiedział. Kurde. Czas gdzie wszystkich negatywnych. Efekty wszystkich mutagenów plus 15%. A wiecie co? To weźmy sobie teraz tak alchemię. Czemu by nie? Możemy zacząć ją rozwijać nawet teraz. Weźmy sobie tego, nie mogę. Nie mogę wykupić poziomu. O, weźmy syntezę na plus 20 do żywotności. I teraz chyba będziemy mieli więcej życia. Ciekawe. Nie sądziłem, że jesteś w tym jednak. Dobra, może coś tu pozbieramy. Co w tej skrzyni? Bobrzy kołpak. Ruda ziemi. O, same rundy. Bobrzy kołpak, co to jest w ogóle? Bobrzy kołpak. Przedmiot fabularny, aha. A, taka czapka. Jaką miał chyba, nie wiem, Stefan Batory? Nie wiem, tak sobie teraz skojarzyłem postać historyczną. Chyba miał bobrzy kołpak. Nie jestem pewny. Ale tylko on, ta jedyna postać mi się skojarzyła. Dobra, to może tutaj coś jest, bo jak już nic, to my stąd możemy iść. Dobra, można iść jednak. To nic już takiego interesującego nie ma. Przeszukaliśmy w zasadzie wszystko, co chcieliśmy. Coś tu jest. A to chyba było można zgasić. Można. Okej. Zrobiliśmy już wszystko, co było trzeba. W zasadzie. Żeśmy skorzystali z tego. Ale te notatki Baltimora, no to go będzie dręczyć. Okej, może weźmy sobie teraz dziennik i powiedziałeś, żebym się w końcu zajął tymi harpiami. Może tak lepiej już zróbmy, bo i w tym wypadku trzeba iść teraz do kopalni, tak? Bo wiecie, ja też nie mam pewności, ale raczej do kopalni. A jak nie, to kamieniołom. Gniazda harpi, ale trzeba będzie kupić jakiś schemat, bo coś, żeby zniszczyć te pułapki na harpie. Bo, znaczy te gniazda. To zaraz wrócimy do Wewgen i zrobimy, co do nas powinno należeć. Ale zrobiliśmy to, opłacało się. Zysk z tego jest dość spory. No, gdybyśmy zaszlachtowali tych krasnoludów, to raczej byśmy nie mieli z tego żadnych korzyści. Może sprawdzimy, co u Etora. Może w końcu ma dla nas jakąś misję. What the fuck? Piękna, moja królowo. Co to, moja pani? Wyglądasz naprawdę wspaniale. Całe gniazdo ci zazdrości. Ha. Nie masz dla mnie jakiejś innej roboty?
Ja pierdo. Ciepło, jak na tę porę roku. Faktycznie, zazwyczaj bywa zimniej. To pewnie przez tych magów. Wymyślają te swoje eksperymenty. Świat zmieniają. Jeszcze coś niedobrego z tego wyjdzie. No, no. Aż strach pomyśleć. Może jednak wejść do pióro. Mnie nie jest potrzebne. Dziękuję, mnie też nie. Temu kolekcjonerowi znaczy. Tak, tak, temu samemu. Ciekawe, dlaczego potrzebował akurat tylu piór. Może ma tyle miejsc w klaserze. A jakie to ma znaczenie? Bardzo duże. Cóż, nie znam się na kolekcjach. Ja pierdolę. Kurde, nie, przypominasz mi małego kurczaka, chociaż nie, śmieszniej by było, jakby się krasnolud przebrał za takiego kurczaka. Kurde, co za luj. Ale przynajmniej mamy kolejną misję za sobą, wykonaną w pełni. Żeśmy się tych piór nazbierali. Nie wiem, dlaczego ja wyjąłem ten miecz, ale dobra. Wracamy już do Vergen po tym krótko trwałym, humorystycznym momencie kurczaków. Zbieramy się do Vergen i trzeba teraz zrobić pewną rzecz. Mianowicie zniszczyć te gniazda harpi, bo one wiecznie nie będą tutaj zawal szczeliny za pomocą kartaczy. Aha, zlecenie na harpie. Dobra, jeszcze pohandlujemy sobie z kimś, jeśli oczywiście można. Ale jakoś mnie to nie dziwi, że Skojatel z krasnoludami się zjednoczyli. To nawet jest piękny gest. I to znaczy, że teraz sobie zjednaliśmy bardzo przydatnych i potężnych sojuszników, którzy podołają Henseltowi i jego kedweńskiej armii. Aha, aha, loading musi być, bo jakby inaczej. O, o, coś jeszcze było. Ale okej, my już tu jesteśmy na miejscu w Vergen. Pohandlujemy z kimkolwiek, sprzedamy mu to i owo. I hajsy będą spore. Można z tą handlować? Hej, hej. Nie, nie można, szkoda wielka. A wam jak się widzi, świętobliwy męż? Oj tam, oj, Saskia ma poparcie. Jakiś dzieciak. O, przeklętnik! Wiedźmin! Błoszczy w życiu. Zabójca bestii z podgrodzia! Pogromca strzygi! Ta. Pozwól mi zostać twoim psem! Najwierniejszym ze okay, psie. Będę usuwał kamienie z twojej drogi, byś nie zranił sobie stóp! Dzięki za uznanie, ale nie potrzebuję służącego. Weź wszystko, co mam, wybawca! Aha. Wszystko, co moje, należy do ciebie! Aha. Wszystko! Fan? Fan Wiedźmina? Poważnie? Więc dawaj, co tam masz i bądź zdrów. Ach. Może byśmy się pomogli. Co on mi dał? Bo ja nie wiem. Róża i płomień, werbena. Trofeum Eltona! Żywotność plus jeden. O, tak, to bierzemy. Trofeum Eltona. Ciekawe, ciekawe. Przydatne, przydatne. Róża i płomień. Zajebiście. Późno się już zrobiło. No dobra, to niech już będzie o cyckach. Uważaj na siebie. Aha, to ty to powiedziałeś, ja pierdolę. Kurde, nie strasz mnie. Zyskaliśmy jakieś trofeum, które nam dużo daje w sumie. No to się nam Vergen rozrosło, co? No widzisz. No. Ja go powinienem za to zabić. No nie wiem co. Jakiego psikusa mi zrobił? Co za złoczyńca. Aż zostanę w tym. Aż zostanę w tym gównie. O Boże. Jezu. Ten odcinek będzie epicki. O Boże, Boże.
Dobra, my możemy oczywiście tu sprzedać jakieś gówna. My zarobimy na tym i tak spore hajsy, aż mi się humor bardziej poprawił. Kurczę, nie. Nic mnie już tu chyba nie zaskoczy bardziej. Kurde, zaczynam się coraz bardziej bać tych ludzi. Co oni mi tu dają za jakieś kurde gówna? Ile mamy tych mutagenów, matko? Tylko będzie normalnie co sprzedawać. Feromony królowej Endriak. Szukamy coś, co mógłbym sprzedać. O, oczy harpi, to mi się w ogóle nie przyda. Takie gówno. Oczy Kejrana. Ja do tej pory mam te oczy Kejrana. Mózg kaczerba. Szukam. O, piórka można sprzedać. Hajsy i tak będą z tego spore. Ślina harpi, dziękuję. I już jesteśmy bogaci i dziani. Tylko szukamy jeszcze czy... O, szpony harpi. No na tym to już zarobimy masakrycznie dużo. Coś jeszcze? Coś tam jeszcze macie? O kurde, ile tej dratwy mam. To jest masakra. Okej, wszystko. Kurwa, ale mnie to rozpierdala. Jak ten Geralt wygląda z tym nosem. Myślałem, że nam w piwnicy ważyliśmy. Boże, uszanowanko, kurde. A, nie. Nie dość, że mam tatuaż na szyi, to jeszcze coś na nosie. Nie, no wybornie. Co ty tam masz, laska Bruksa, pierwczyni śmierci, zajebiście. Jakby mnie to interesowało. Skąd ona ma znowu jakieś narzędzia chirurgiczne? No i coś nieładnie, nieładnie. Filtr, kurde. Sporo tych I masz to i mi nic nie... Czekaj, to jest... A to jest krakwa, ja chciałem pułapkę... Karta, czy nie, dobra, pomyłka. Dobra. Mogę iść. U kogo mogę kupić te pułapki? Witaj. No siema, siema, stary. Kurwa, ale mnie, nie, ten... Ten koleś w kapturze mnie rozpierdolił totalnie. Kurde, daje mi jakieś nosy Eltora i... Chuje, bo jeszcze inne rzeczy. Dzień dobry, dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Nie chce mi się nawet strzępić języka. To już nie mój problem. Gdzie się tak śpieszysz? Tyle tych krasnali was jest, że to jest po prostu horror. Czysty horror. Tu nic nie znajdę, więc mogę zapomnieć o tym miejscu. Dajmy jeszcze jakieś inne miejsce. Może oni będą mieli pułapki. Tutaj tego krasnoludzkiego gówna jest sporo. Nie, mogę tak kliknąć, mordyknę. Kurde, nie chcę tego. Tam będzie Cecil Burdon. O, chwileczkę, można z nim jeszcze chyba pogadać, nie? Sprawdzimy to. Trzeba to sprawdzić. Czy można jeszcze tak z nim pogadać? Aha, w kości, przygotowania. Dobra. Pamiętam. A, spieprzaj. Dziadu. Chyba też wychodzisz, nie? Nie. A, wychodzi. No cóż, musi westchnąć trochę. Świeżego powietrza mu nie zabraknie. A stąd nie można przejść? Nie. Zamknięta brama na wieczność. Ciekawe. Jeszcze tutaj pójdę. No kurde, gdzie są ci handlarze? Bo bym sobie te pułapki zrobił. Jak przemyślałeś sprawę? Kurna, co dziś wszyscy tacy? Dzień dobry, dzień dobry. Kim? Obejrzyj moje to. A czekaj, o. Pohandlujemy. Co tam masz? Takiego. O, masz pułapki na harpie, ale jakie drogie, chyba cię posrało, człowieku. Ile ja mam w ogóle pułapek na te harpie? Pułapki. Pułapki na harpie. Kupiłem je w ogóle od ciebie. Pułapka na harpie. A kupiłem.
kupię jeszcze jedną. Okej, dobra, nie żałuję. Tam kilka setek wydać. Runa taka, runa tamta. Same pierdoły, nie? Nie. Nie będę aż taki podstępny i wydawał góry pieniędzy. No, 10 płapek na harpie, to trochę za dużo mam. Wszelki duch. Interesujące, doprawdy. A kartacze masz? Obejrzyj mo- Właśnie. Pułapka, kartacz. Kartacz nie mam, kurde. A ty masz tą pułapkę? Obejrzyj mo- Znaczy schemat do tej pułapki. Jeszcze tak przejrzę na chwilę. O, kartacz. Schemat na kartacza. Nie, są same schematy na bronie. To lipa. Jak dla mnie. Nawet. Co to jest? W zielonym kufraczku wśród zielonych. Też nie wiem. Nie mam pojęcia. Chwileczkę, myśmy dobrze poszli. O! U nich mamy jeszcze zniżkę na te runy magiczne. Wbiję na chwilę. Dzień dobry. Zamówił ktoś u ciebie ostatnio misternie zdobiony kielich? Zdarzają mi się zamówienia na zastawę. O co dokładnie chodzi? Kielich dla Saski. To twoje dzieło? Ten paskudny kubeł? Nie obrażaj mnie. Ktoś, kto go wykonał, powinien zostać wybatożony. Aha, to jeszcze chyba kiedykolwiek było. Co... Nie, dobra. To sorki, że pominąłem. Ale ten dialog już był. Tak przynajmniej mnie się wydaje. No... Babka na harpie, co tu miałeś jeszcze? A, same schematy na jakieś miecze. No dobra, to nic nie masz w sumie. No to my się już może kierujmy w stronę kopalni. Przydałoby się, bo nie powiem, że nie. Tu mamy tą kopalnię. Okej. Już tu jesteśmy. Wypijmy kota, albo na razie nie, bo to są wszystkie lampki pozapalane. Ale niemniej jednak mógłbym wypić tego kota. No, tu napicie eliksirków. Kocik, jebut, dobra, wypij, jeb, okej. No i coś czuję, że jeszcze wyjdą te zgnilce. Nie, ale ten Geralt z tym nosem to mnie to rozwala po prostu. Nie, zostaję w tym. Zostaję w tym do końca gry. Kurwa, co to jest? To mnie dalej będzie rozwalało, corki, ale to jest silniejszy ode mnie. No dobra, to gdzie teraz powinniśmy się... O, oreny tu są. Gdzie teraz moglibyśmy się kierować? A sprawdźmy całą kopalnię. Od stóp do głów. Coś będzie ciekawego, to wiecie. O, wyszły zgnilce. To i tak jeszcze mogę z nimi potem walczyć. O, tu kolejne. Łoty. Jaki damage słodki biorę. Ty. Dobra, na razie. Nie będę was zbierał nawet. To w ogóle nie wchodzi w grę. Nie wiem, na co to w ogóle użyłem, ale przynajmniej jakoś to zadziałało. Okej, dobra. Niech sobie powybuchają zgnilce, kochane. Przynajmniej nie będzie z nimi żadnych problemów. Sprawdzimy wszystkie strony kopalni. Bo tutaj mi się przynajmniej wydaje, że już byłem. Tu nie będzie włoszty. Są pożeracze zwłok. Dobra, można się cofnąć. Tu coś jeszcze jest. Tuśmy chyba jeszcze nie byli. Tak przynajmniej mnie się wydaje. Ale zawsze można to zbadać dokładniej. O, jest. Można.
Co jest grane? Ja już nie wiem, co robić dalej. Aha, dobra. Tośmy zawalili tunel, ale to chyba nie jest to, co powinniśmy zrobić. Coś tu jest nie tak. Otwórz to. Zaraz się dowiemy, co jest grane. To wykorzystamy. O kurde, ale tu świeci mi po oczach. Trochę zgnilców do zniszczenia. Kurde, ale... Jada. Ło... Dobra, ty tu padniesz na nim. O, dobrze. Teraz go wykończę. Okej, okay. To było piękne. O, tu jeszcze zgnilec na tym dostał. No i szybciej padłeś. Tu chyba nie byliśmy zbytnio, ale sprawdzimy sobie wszystkie. Co do jednego pomieszczenia. Trzeba sprawdzić całą kopalnię. Bo jak jej nie sprawdzimy, no to nic z tego nie będzie. Zawalaliśmy już ten tunel? Kurde, bo nie mam tej pewności. Ty, pułapki tu jeszcze są. Bez jaj. A ja o nich nawet nie wiem. Dobra. Nieźle chciałem mnie tutaj. Ty kurde. Ała. Ty, jakiś człowiek tu. Klucz do magazynu, że... O, dziennik wali na 4. Ciekawe, ciekawe. Okej. Teraz stąd trzeba iść. Znaleźliśmy coś, to trzeba teraz to dalej odkryć do końca. Weźmy sobie to najlepiej tak. O, proszę. Tu już nie ma problemów. Można tu gdzieś coś zawalić, tunel? Nie, nie można. No, to pięknie, coś żeśmy znaleźli. Ale dalej nie wiemy, co nam to daje. Kurde. Chwileczkę, wypijmy jeszcze jednego kota. Tak jakoś nie mogę normalnie chodzić. No to weźmy sobie tego kocika. Dziękuję. Wypij sobie jeszcze raz. Zrobię zaraz cięcie, bo limit 30 minut. Bo sobie tak ustawiłem. Chociaż mogę sobie już zmienić. O, właśnie, za dwu. Okej, już jestem po długiej przerwie. Wpadł do mnie Master Kciuk i postanowiliśmy sobie nagrać znowu FIFA. Skład chyba mówiłem tam, Atletico Madrid kontra FC Schalke 04. Nie powiem, jaki był wynik, możecie zgadywać w komentarzach, bądź jutro, jak zobaczycie FIFA, bo dzisiaj będzie MTA jeszcze, powiedz mi, nie? Więc wiecie, to my się już tu możemy kierować dalej. Tu jakiś nagrobek, nie wiem czyj. Nie obchodzi mnie to jakoś, szczerze mówiąc. I nie wiem, gdzie są te gniazda harpi. No jestem tu w tej kopalni, ale coś mi się wydaje, że to chyba jednak nie będzie tutaj. Tu, gdzie mnie się wydaje. Za słuszne. Myślałem, że są jakieś drzwi, ale okej. Wszystko dobrze. Sprawdzę, czy tu czegoś nie trzeba zniszczyć. Geralt, opanuj się. Elficki Metzer. Kurczę. Ja już kompletnie nie wiem, gdzie mam dalej iść. Gdzie bym nie poszedł, to albo się zgubię, albo to nie będzie ta droga, którą chciałem. Ale zaraz, przeszukamy całą kopalnię. Jak już nic nie będzie do szukania, to skończymy odcinek. I może to w kamieniołomach trzeba będzie wysadzić, zamiast w tam, gdzie po prostu trzeba.
Ale meczek, powiem wam, był dość ekscytujący. Wcześniej żeśmy zagrali, to był wynik 3-1. Oczywiście ten, który nie był nagrany, dlatego mówię o nim. I jeszcze żeśmy zagrali po nagraniu, no i 1-0 dla mnie. Zagrałem sobie Atletico Madrid. Naprawdę klub pro Elo Cox. Normalnie mogę wymienić dwóch zajebistych piłkarzy: Diego Costa, który też potrafi pieprznąć tak piłką, i Falcao, który jest mistrzem główeczek. Normalnie ostry, ostry zawodnik, jeżeli chodzi o Atletico Madrid. Tak, hiszpański klub, tak samo jak Real Madrid. Ale nie, Falcao to normalnie potęga tam u nich. A zresztą co my tu będziemy gadać o piłkarzach, jak gram Wiedźmina? Trochę tak dziwnie, nie? Ale jak coś powiem, to powiem, no. O, sorki. Zaraz znajdziemy te gniazdo do końca. O, proszę. Ludzie się proszą o mamko. Kurde, ale mi się dostało. Patrz, kozaczom. Zaraz, nie będzie tutaj przyjemnie. No, o to mi chodziło, żeby go wykończyć jakoś tutaj. Kurde, mają moc. Zaraz, nie będzie wam tak przyjemnie. Okej, tu wybuchnie. Dostali. Dostali. I teraz kombo zbierzesz, ostro. Pięknie, o to mi chodziło. No, nawet pół życia nie było, ale straciłem to. Nie powiem, że nie. To już zostało wysadzone. Ja już naprawdę nie wiem, gdzie iść dalej. Gdzie nie pójdę, to chyba już będzie to zrobione. No, ale zaraz zobaczymy, gdzie jeszcze można pójść. Coś chyba było można. Albo i nie. No, tu można coś wysadzić? Nic. Kurczę. Martwi mnie to. Martwi mnie to, że już nie ma nic do roboty tutaj, a tak naprawdę jeszcze można by było dużo zrobić. Ale skoro to już nie tutaj, ale misja jest taka, Heli w kopalni praca w grze. Zawal szczelin za pomocą kartaczy. Aha. Czyli my już nie posiadamy kartaczy? Na to wygląda. No cóż. Ale chyba można wysadzić to czymś innym. Bo jak nie, to będzie grubo. Dobra, szczerze mówiąc, to może byśmy już zakończyli ten odcinek. Będziemy ciągnąć w nieskończoność. A nie chcę, żeby był za długi. O, jeszcze tym zgintem się na pewno zajmiemy. Nie ma za mną kogoś? Dobra, byłem sam. To już chyba było wysadzone. Dobra, tu skończymy odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie 29 odcinka z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. Nosek normalnie dzisiaj zrobił swoje i kurczak Elton. Etorn, nie wiem jak mu się tam zwie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Zapiszę jeszcze. Trzymajcie się, na razie, yo!